trochę potrwa, skarbie. Za chwilę będę miał kolejną grupę. Tak, tak. Muszę... Pa, pa. Nie, właśnie jadłem. Tak, było pyszne. A jak maluchy? Ojej. To na razie. Goście? Jak miło. Nasze wyjątkowe kwiatuszki z ich wyjątkowymi słabostkami. Zaczynajmy. Cześć, ja jestem Żaba2501, a wy najprawdopodobniej zupełnym przypadkiem trafiliście na kanał Grabecadło. Rozpoczynamy drugi sezon Plastelinowej Masakry. Tym razem w odrobinę innym składzie dołączyła do nas Edyta, więc w trójkę okładamy się po japach, nienawidzimy się i ogólnie jest źle, jest bardzo źle. Ponownie bez komentarzy w tle, czysty gameplay, tylko dlatego, że wprowadzałoby to strasznie dużo chaosu i musielibyście się nasłuchiwać krzyków, wrzasków, dopingów, lejgów ryj. Ech, masakra. Zapraszam serdecznie. No to zaczynamy grę. Zbierzcie jak najwięcej koron w przygotowanych przeze mnie wyzwaniach, aby osiągnąć ostateczne zwycięstwo. Tu i tam pojawią się też monety, a więc zbierajcie je za wszelką cenę i wydawajcie, jakby od tego zależało wasze życie. Bo zależy. Nie odmroź sobie stópek! W dół! Daleka droga! Czas uatrakcyjnić zabawę. Bum!
butelce? Nudy! Niech no zerknę. Zobaczymy. Czy to remis? Nie uwierzę, że dalej zostaniecie przyjaciółmi. Jedno ze zwierząt najdłużej ujeżdżało swoich przeciwników, a to, według mnie, zasługuje na malutką nagrodę. Dobra robota, ogarze. Gotowi do startu? Bieg bez kumpli! Dwóch na jednego to banda łysego, ale taka taktyka się sprawdza. Rakieta w butelce! Kiedyś próbowałem biegać. Makabra. Rakietowy dopalacz! Widzicie tę smoczą bramę? Może ją otworzyć tylko dwójka zwierzaków. Dacie radę? Promień zamrażający, zwolnij. Walka była ciężka, ale zwyciężył słoń. No dobrze, jedno z was najchętniej ujeżdżało innych graczy. Nie lubisz biegać? Brawo, brawo. Łoś!
Czas na emocje. Nadchodzą rycerze ciasta. Oto słodki i słodki test chciwości z odrobinę wybuchowym finałem. Dostajesz. Znaczy wybuchowego pączka. Licytacja! Ktoś chce wydać ciężko zarobione pieniążki i zyskać nieuczciwą przewagę? Czekam na oferty. Co my tu mamy? Super lance, zestaw rozbrajacza i spiczastą czapę. Licytuj przedmiot, który pomoże ci do końca tej minigry. Tylko jedna oferta. Wygrywa najwyższa. Zwrotów nie przyjmujemy. Podwójne punkty. Łoś zdobywa koronę. Dobry piesek. Ogar też wygrywa, bo zalicza moją tajną misję.
O rany, Julek, spójrz na siebie. Trzeba było podać bombę. A teraz wszyscy pozostali dostają koronę. A teraz odrzutowe szaleństwo! Ta rura jest pełna grzybów i orzechów. Kto wymyślił coś takiego? Serio pytam. Współpraca w drużynie jest ważna, a unikanie eksplozji jeszcze bardziej. Spróbuj szczęścia. Pchnij śmigiełko, żeby inni nie zdołali się przedostać. Oh!
a wygrywa słoń. Najbardziej ekologiczny zwierzak zużył najmniej paliwa. Oto nagroda. Ceny benzyny, ratujemy planetę i tak dalej. Dobra robota, ogarze. No dobrze. Zakończmy wreszcie tę zabawę. Oto wielki finał. No i proszę. Dotarliśmy prawie do końca. Czas na ostatnie rozliczenie i wyłonienie zwycięzcy. Korony liczą się jako życia. Pokażcie, na co was stać. Zaczynamy? Aha! Cóż, nie pójdziecie do boju z bosymi kopytami? Przytachałem tu najlepsze przedmioty z rozegranych partii. Może coś przypadnie wam do gustu? Działko sprzedane. O, ktoś tu nie dostał tego, czego chciał. Co powiecie na resztki? Chyba się nada. Ale może warto najpierw wypróbować? A teraz czas na ostatnie starcie. Ale życie toczy się dalej. Przynajmniej dla reszty z nas. Tylko sen. Cóż, niestety, to jawa.
Rety, jak to możliwe, że ten fotel wciąż się trzyma? Kto by się spodziewał tyle miejsca na łokcie? Cudowne. Muszę go zabrać do swojej oranżerii. Ty też zabierzesz coś do domu? Sprawdźmy. Co? Zupełnie nowy kapelusz kowbojski. 40 litrów kozackości, prawda? Całe miasto będzie o tobie mówić. Jeśli tylko miasto nauczy się mówić.